Zapraszamy na magazyn Hola Polonia, Polacy w Brazylii i Ameryce Południowej. Dziś w programie. Do swoich korzeni nawiązywał z dumą. Wspomnienie polskiego kaboka z Parany. Jestem tutaj po to, aby służyć Panu Bogu, służąc tutejszemu kościołowi. Polski duszpasterz w fawelach. No to po dziadkach, no to jest tutaj, o, w tym kancie, o. Gościnne progi Alfonsa Andrzejewskiego. Jego twórczości w szkołach uczą się mali Brazylijczycy. Ci trochę starsi nucą teksty piosenek, które napisał. Za życia nazywano go polskim kaboku z Parany. Po śmierci mówi się tu o nim legenda. Meu coração de polaco voltou. Coração que meu avô trouxe de longe para mim. Coração esmagado, coração pisoteado, coração de poeta. To nasza kolejna opowieść o Paulu Leminskim. Gdyby żył, w tym roku skończyłby 80 lat. Jesteśmy właśnie w Curitibie i będę teraz jechał do jednej z córek Paulu Leminskiego, do Estreli. Mam nadzieję, że poznając ją, poznamy troszkę bardziej jej ojca. Był pisarzem, poetą, kompozytorem, a także dyrektorem kreatywnym w agencji reklamowej. Miał czarny pas w judo. Według niektórych źródeł znał nawet 9 języków obcych. Na pytanie, jaką był osobą, Estrela odpowiada intensywną. Dla niej był jednak przede wszystkim ojcem. Do swoich korzeni nawiązywał z dumą. Na przykład nazywając nas córki, Polkami. To był taki miły sposób zwracania się do nas. Kładł mi gitarę na kolanach, byśmy razem tworzyli. To właśnie dzięki niemu muzyka jest w moim życiu. Gdy zmarł, Estrela miała zaledwie 8 lat. Dziś podąża tą samą artystyczną drogą, którą przed laty przemierzał jej ojciec. Pisze, komponuje i śpiewa. Jestem bardzo podobna do mojego ojca. Poezja, którą piszę, wpływa na muzykę, którą tworzę. Jedno oddziałuje na drugie. Nulla dies sine linea to łacińska sentencja, którą kierował się w życiu Paulo. Dzień bez napisania kolejnej linijki tekstu był dla niego dniem straconym. Dzisiaj wiele osób pracuje zdalnie. On tak pracował już wtedy. Gdy budziłam się w nocy, szłam do niego. Wiedziałam, że nie śpi, bo pisze. Miał bardzo dużą samodyscyplinę twórczą. Ciągle czytał, słuchał muzyki, nieustannie się inspirował. Zmarł w wieku 44 lat, ale z artystycznym dorobkiem tak dużym, jakby przeżył lat 80. Tu jest część książek mojego ojca. To taka półka rodzinna. Tutaj są książki mojej matki, również kompozytorki i pisarki. A tu są te, nad którymi ja pracowałam. To także książki Estreli, poświęcone twórczości jej ojca. Zawsze tęsknię, gdy pracuję nad jego dziełem. Dzielę się wspomnieniami. To coś bardzo osobistego, niezwykle intymnego. To wyzwanie. A to płyta z tekstami ojca, którą nagrała i z którą Estrela wciąż koncertuje, razem z Teo. Nigdy nie poznałem Lemińskiego. Czuję jednak, że znam go bardzo dobrze. Angażuję się w promowanie jego twórczości, nie tylko zresztą tej muzycznej. Stąd poczucie, że znamy się naprawdę świetnie. Hoje tá tão bonito que até parece que eu vou ver você, meu bem. Myślę, że poezja Leminskiego jest bardzo wnikliwa i niezwykle współczesna. Mówimy o dziełach, które powstawały w latach 70. i 80., ponad 40 lat temu, a nadal są bardzo trafne. O czym świadczy wypełniona po brzegi widownia teatru Guaira w Curitibie. Ludzie przyszli tu dla Estreli, ale i dla Paula. Głos córki, teksty ojca i owacje na stojąco. Top
początek obchodów 80. rocznicy urodzin Paula Leminskiego. W tym roku zaplanowano jeszcze m.in. festiwal jego imienia czy Tydzień Literacki. O polskim Caboclo z Parany pamięta jednak nie tylko Curitiba, ale i cała Brazylia. Czas, by więcej osób dowiedziało się o nim także w Polsce. Zabieram was teraz do Rio de Janeiro. Jak wiadomo, miasto to jest światową stolicą karnawału, a ten zaczyna się za tydzień. Potrwa 4 dni. Zakończy się przed środą popielcową, jeszcze zanim ruszy ta największa fiesta na świecie, a na ulicach pojawią się najlepsi tancerze i turyści. Kamerola Polonia dotarła jednak do miejsca, które należy omijać, i to szerokim łukiem. A my znaleźliśmy tam historie związane z naszymi rodakami. Z jednej strony karnawał, plaża Copacabana czy symbol miasta statua Chrystusa Zbawiciela. Z drugiej fawele, brazylijskie dzielnice nędzy. Tylko na terenie metropolii Rio de Janeiro jest ich prawie 800. Mieszka tam około 1,5 miliona osób. Dla nich określenie wspaniałe miasto nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Największą przemocą, jaka istnieje, jest przemoc państwa wobec nas. Czyli brak pracy, brak edukacji, brak projektów społecznych i brak żywności dla naszych rodzin. Dajcie nam pracę, a będziemy mieć godność. Jeśli jakiś chłopiec trzyma teraz karabin w ręku, to dlatego, że rząd nie dał mu możliwości uprawiania sportu lub wzięcia udziału w kursach zawodowych. W tej kwestii nic się nie zmienia. Wysoka stopa bezrobocia, wojny gangów, handel narkotykami, prostytucja, głód, brak pitnej wody to proza życia mieszkańców faweli. W niechlubnych rankingach przoduje Complexo de Alemão, czyli kompleks lub raczej wzgórze Niemca na północy Rio de Janeiro. Nazwa może być myląca, dzielnica powinna nazywać się raczej wzgórzem Polaka, a konkretnie Leonarda Kaczmarkiewicza, który po I wojnie światowej kupił te tereny. Z punktu widzenia ówczesnych Brazylijczyków odległość Polski i Niemiec od ich ojczyzny była taka sama, stąd zapewne skojarzenia z naszymi sąsiadami w potocznej nazwie miejsca. W połowie XX wieku imigrant z Nadwisły podzielił ziemię na działki, na których zaczęli osiedlać się robotnicy szukający zatrudnienia w przemyśle. Dziś to jedyna fawela w Rio, na szczyt której można wjechać kolejką linową. To jednak nie jedyny polski wątek w tej części miasta. Nie ma niebezpieczeństw związanych z dzikimi zwierzętami, ale są różne dzikie zwyczaje ludzkie, których też tutaj nie brakuje, więc była to oczywiście zmiana, jeśli chodzi o jakieś tam moje pragnienia, ale rozumiałem oczywiście, że jestem tutaj nie po to, by spełniać moje jakieś zachcianki albo żeby szukać wypełnienia moich pragnień. I jestem tutaj po to, aby służyć Panu Bogu, służąc tutejszemu Kościołowi. Pochodzący z małopolskiego Rudnika ksiądz biskup Zbigniew Błaszczyk służy tutejszym wiernym od 24 lat. Na drogę misyjną do Rio de Janeiro skierował go świętej pamięci metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski, chociaż jak zdradził, o Brazylii myślał już oglądając film Misja z Robertem De Niro. A man of war. A man of peace. Od samego początku jako Polak byłem przyjmowany bardzo serdecznie, ponieważ jeżeli Brazylijczycy słyszeli, że jestem Polakiem, to mówili: o, Jan Paweł II. Niektórzy jeszcze wspominali piłkarzy, na przykład Lato albo Boniek. To było dla nich jakieś tam odniesienie do polskości. Niektórzy mówili o Wałęsie. I chociaż lata mijają, a polski duchowny awansował w kościelnej hierarchii, to nadal stara się być blisko wiernych, żyjących w rzeczywistości faweli. Przysłużył się lokalnej społeczności jako duchowy i intelektualny mentor. Wierni go za to bardzo cenią.
jest prawą ręką kardynała, a jako biskup jest otwarty na zwykłych ludzi. Polski biskup pracuje podobnie jak obecny papież Franciszek, który jeszcze jako kardynał Jorge Bergoglio wielokrotnie odwiedzał fawelę w rodzinnym Buenos Aires w Argentynie. A i teraz znajduje czas na spotkania z ubogimi i bezdomnymi, na przykład podczas wspólnych obiadów w Watykanie. To właśnie papież Franciszek 4 lata temu zdecydował o nominacji biskupiej Polaka. Od jakiegoś czasu, na prośbę samego papieża, wśród biskupów mają być też tacy, którzy znają życie pastoralne, takie duszpasterskie, od podszewki, ponieważ pracują z ludźmi, ponieważ mają kontakt. No i myślę, że to w tym momencie jakoś tam spojrzano na mnie. Polski duchowny często spotyka się też z wiernymi w kościele. Jedną ze świątyń jest sanktuarium Matki Bożej z Penia w dzielnicy o tej samej nazwie. Penia graniczy ze wspomnianym już wzgórzem Niemca. Kościół góruje nad Rio de Janeiro i jest ostoją wiary dla tutejszych mieszkańców z 13 faweli. Historia zaczyna się od końca. To był już bowiem koniec zdjęć na dziś. Spakowaliśmy sprzęt, już mieliśmy wracać do hotelu, ale zaraz. Jest tu ktoś, z kim chcieliśmy się zobaczyć. Te spontaniczne odwiedziny dały początek kolejnej polskiej opowieści. I za to właśnie uwielbiam Ola Polonia. Nazywają ją polską stolicą gauchos. Guaranidas Misois, o której już wam mówiliśmy w Ola Polonia, to 8-tysięczna gmina rolna. Ponad 80% mieszkańców to potomkowie Polaków. Jest tu polski sklep, apteka, a nawet audycja radiowa i jej wyjątkowy prowadzący. Jak odwiedziłem Guaranidas Misois za pierwszym razem, to było jakieś 2 lata temu, to poznałem wyjątkową osobę. Wszyscy go nazywają wujek Szymański. I byłby to grzech, gdybym go nie chciał odwiedzić i przy tej wizycie tutaj, tym razem. Witaj! Jak się macie? Dobrze! Cześć! Przyjmuj wszystko dobrze? Naszego przyjaciela. Wujek Szymański prosi, by tylko tak do niego się zwracać, wybierał się właśnie w odwiedziny do Alfonsa. Znają się od ponad 40 lat. Jedziecie ze mną, postanowił, a my nie wahaliśmy się ani chwili. Może pojedziemy? No to pojedzie tam do Andrzejewskiego. Tak? Idziemy. Pojedzie, on nas dobrze przyjmie, tam. Po 20 minutach dotarliśmy do Bomżardin. Ludzie żyją tu z uprawy ziemi, także wspomniany Alfons Andrzejewski. Pan tak dobrze po polsku mówi, jak to się stało? A ja się pilnował, żeby nigdy nie zapomnieć, bo mój ojciec mówił, że kto umie 2 języki, to je wart tam tej zadbu. No, tu jest wnuczka, o. Już jest w kościele Koruinia i jest mądra. Mówisz po polsku? Pierwsi polscy imigranci przybyli do Brazylii już w drugiej połowie XIX wieku. Wśród nich byli także przodkowie Alfonsa. Przyjechali dziadki Jany i Helena Klidziu. Babcia Kurkiewicz była z domu. A mój ojciec Andrzejewski, a babcia Rogowska. To jest dom, który wtedy wybudowali i choć od tego momentu minęło już ponad 100 lat, prawie nic się nie zmieniło. Ładny bardzo, widać, że stary. Kolory bandery polskiej tak zrobiłem. Pięknie wygląda, naprawdę uroczo. Aha. Może nam pan pokazać, bo z wielką chęcią bym zobaczył. Cydrowe ściany, a na podłodze grabowe deski. Pamiętają chwilę, gdy stali tu rodzice Alfonsa. Przejęci i zakochani czekali na ceremonię ślubną. To w tym domu niemal 80 lat temu powiedzieli sobie sakramentalne tak. I nie tylko oni. Tutaj ta fotografia to jest 2 siostry maminy, co oba się ożenili tutaj w tym domu. No to po dziadkach, no to jest tutaj, o tym kancie, o. To jest po dziadku, o to oni palmy obcinali gałęzie dla koni. Mm-hmm. I to jest siodło jego, o co? Dziewczyna pojechała do młyna. Tutaj, o.
Jest mapa polska. Teraz przywiezę ją. Łóżko jest po moich ojcach. Alfons Andrzejewski odwiedził Polskę 5 lat temu. Teraz chce, by w podróż do ojczyzny przodków wyruszyła jego córka. Oboje mają już karty Polaka. Ja myślałem, że to takie będą budy, takie może jak tutaj, no nie? Dopiero te ludzie odżywają. A to tam takie wyroby na wszystkie strony. Ja tylko, że poznał taką... Tu gadają po polsku, tam gadają po polsku. No to chyba jestem w taki ładny Polsce, ale ja nie mogłem uwierzyć, że ona taka ładna i bogata na nie. Zjawiliśmy się tutaj w pełni spontanicznie. To była jedna wielka niespodzianka, ale tak miła, że będę na zawsze ją wspominał. Także bardzo panu dziękujemy tak za takie... Tak samo. Ruszamy na poszukiwania kolejnych niezapomnianych wspomnień. Z Ola Polonia wracamy za 2 tygodnie. Do zobaczenia w piątek, 16 lutego.